Cześć i dzień dobry. Przy mikrofonie Kamila Killer, a to jest 38. odcinek podcastu Drzazgi Świata. Dziś rozmawiamy o tym, jak rozumieć wielkie katastrofy opisane wielkimi liczbami. Drzazgi Świata to podcast, w którym rozmawiamy o tym wszystkim, co nas w świecie uwiera. To bardziej uważne spojrzenie na przyrodę, społeczeństwo i outdoor. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli nie szukasz prostych odpowiedzi. Mój podcast powstał z potrzeby mówienia o rzeczach ważnych i może istnieje dzięki finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeśli więc uważasz tę audycję za wartościową, możesz wesprzeć mnie dowolną kwotą w serwisie Patronite. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie www.patronite.pl/Kamila Killer. Kiedy parę lat temu Australię przez 5 miesięcy trawiły pożary, do mediów przedostawało się coraz więcej przerażających informacji o liczbie zabitych zwierząt, o spalonej powierzchni, zniszczonych domach. Wartości te były ogromne i przytłaczające, ale były aż zbyt duże, żeby je w pełni zrozumieć. Przytłaczały rozmiarem, ale w rzeczywistości mało co mówiły. A ja bardzo chciałam wiedzieć, ile to jest miliard zabitych zwierząt i co to naprawdę oznacza i jakie będzie mieć skutki dla Australii i dla świata. Dlatego bardzo chciałam nagrać odcinek o tym, jak rozumieć wielkie katastrofy opisane wielkimi liczbami. Bo wierzę, że jeśli będziemy prawdziwie je rozumieć, to zaalarmują nas one bardziej i skłonią do zapobiegania im w przyszłości. Bo poza informacją matematyczną potrzebujemy czegoś więcej, żeby opanować duże liczby. Zwłaszcza, że żyjemy w momencie, kiedy zaczyna nam to być ewolucyjnie potrzebne do przetrwania w świecie chaosu informacji. Moją gościnią jest Janina Bąk, statystyczka, mówczyni, aktywistka oraz kobieta, która umie liczyć, opowiadać oraz opowiadać o liczeniu. Janina do tłumaczenia liczb zaprzęga gołębie, psy o sierści puchatej jak wata cukrowa oraz gofry. Jest również autorką 2 bestsellerowych książek o statystyce, czyli Statystycznie rzecz biorąc, część pierwsza i druga. A przez 5 lat pracowała na Wydziale Statystyki w Trinity College w Dublinie. Cześć Janina. Cześć. Ja chciałam Ciebie dzisiaj zapytać o wielkie katastrofy. Okej. Dlatego, że bardzo dużo tych informacji gdzieś tam krąży po mediach i one są zawsze ubrane w takie wielkie słowa, a przede wszystkim wielkie liczby. I oczywiście rozumiemy, że jeżeli mamy podany ogromny teren, który spłonął, został zniszczony, ogromną ilość zwierząt, które zginęły, ogromną ilość jezior, które wyschły i tak dalej, to jest nam bardzo, bardzo smutno. Ale wydaje mi się, że jakby nie do końca trochę tak naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest wielka katastrofa, dlatego że te liczby są tak ogromnie duże. Tak, i to jest w tym pewien paradoks, bo z jednej strony wiemy w psychologii, że istnieje coś takiego, co się nazywa quantification bias, który polega na tym, że wszystkie informacje, które możemy zmierzyć, przysposobić im jakąś liczbę lub statystykę, są według nas bardziej godne zaufania. Czyli jeśli ja podaję Ci jakąś informację i za tym idzie jakaś liczba albo statystyka, to ty jesteś skłonna mi bardziej uwierzyć. Ale z drugiej strony, no faktycznie mamy dość spory problem ze zrozumieniem i interpretacją w ogóle liczb, ale dużych liczb, powiedziałabym zwłaszcza. A mamy ten problem dlatego, że no na co dzień tego w ogóle nie potrzebujemy. Richard Dawkins, wspaniały biolog ewolucyjny, mówił o tym w perspektywie takiej koncepcji, i teraz muszę wypowiedzieć słowo po angielsku, którego nie umiem wypowiedzieć, więc powiem jak szkotka. Middle world, czyli środkowy świat albo świat środka. I generalnie według tej koncepcji nasze myślenie o świecie jest zdeterminowane przez to, że najłatwiej jest nam zrozumieć i postrzegać rzeczy średnie. Po środku, w przeciętnych wielkościach. Czyli ja jestem w stanie, będąc na spacerze, ogarnąć, że dobra, tu jest leszczyna, tu jest trawa, tu jest chrabąszcz, ale nie jestem w stanie od tak sobie wyobrazić koncepcji rozszerzającego się wszechświata albo wielkości atomu, zwyczajnie dlatego, że na co dzień tego w ogóle nie potrzebuję.
No i tak, no i przechodząc do właśnie przekazów medialnych, czyli tych wielkich liczb, to też w środku się nie mieści na przykład informacja taka, że tylko w zeszłym roku, czyli 2022, koszty tylko 10 największych katastrof ekologicznych na świecie, i to jest cena tylko odszkodowań, nie licząc żadnych innych kosztów, wyniosła 170 miliardów dolarów. No wiemy, że to jest bardzo dużo pieniędzy, ale ile to jest 170 miliardów dolarów? No właśnie, żebyśmy byli w stanie jakoś to objąć swoją wyobraźnią, to jest kilka takich sposobów na to, żeby nam to ułatwić. I generalnie musimy tutaj pomyśleć o czymś, co jest nazwane łatwością poznawczą. Łatwość poznawcza, czyli na ile łatwo jest mi coś sobie wyobrazić, do czegoś się odnieść. Na przykład, jeśli ja bym cię teraz poprosiła, żebyś wyobraziła sobie psa, no to widzisz tam jakiegoś psa. Jakby na tej sali było 30 osób i dostali wszyscy takie samo zadanie, no to wiesz, ktoś tam widzi wężła, ktoś tam widzi jamnika, jak ktoś ma jakieś kundelka w domu, to właśnie go zobaczył. Ale jakbym właśnie tak ułatwiła wam poznawczo ten proces i powiedziała, pies o sierści puchatej jak wata cukrowa, to już wszyscy widzicie niemal tego samego psa. I dokładnie to samo możemy robić z liczbami. I jednym z takich sposobów jest na przykład odniesienie takich gigantycznych wielkości do jakiejś skali, która jest nam znajoma. Czyli na przykład ogromnej powierzchni do znajomej nam powierzchni boiska piłkarskiego, albo jakiegoś kraju, albo jakiegoś miasta. Czyli możemy powiedzieć, że w pożarach Australii w 2020 roku spłonęło 186 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czujemy, że to jest duża powierzchnia, ale jak duża? No jest na to kilka sposobów i mogę powiedzieć, że to jest dwa razy tyle, co powierzchnia Portugalii na przykład. Albo powierzchnia stanu Waszyngton, albo 3/4 powierzchni Wielkiej Brytanii. Czyli odnieść to do czegoś, co już znacznie łatwiej jest nam sobie wyobrazić. No możemy też zamieniać jednostki. Tak, tak, możemy tymi jednostkami żonglować, no bo na przykład pozostańmy przy pieniądzach i pozostańmy przy pieniądzach, które nie mieszczą się w głowie. Jeśli chodzi na przykład o fortunę Jeffa Bezosa, no to on ma fortunę wartą 130 miliardów dolarów. I zapisałam sobie ile to. I to tyle, że jakbyś miała banknoty 100-dolarowe, no to musiałaby się ułożyć od końca do końca i one wtedy okrążyłyby Ziemię 200 razy, następnie 15 razy poleciały na Księżyc i z powrotem i jeszcze by zostało tyle, że znów by obkrążyły Ziemię 8 razy. No i teraz to czujesz, po pierwsze, że to chyba jednak jest dużo pieniędzy, ale wciąż trudno sobie wyobrazić, jak dużo. No i właśnie, i tutaj mogę dodać tę kolejną jednostkę, jaką jest jednostka czasu. I jak ja ci powiem, że Jeff Bezos zarabia 75 tysięcy dolarów na minutę, no to już czujesz tę skalę. Albo że 1250 dolarów na sekundę. Tym bardziej czujemy tę skalę, zwłaszcza jeśli jeszcze sobie przeliczysz, okej, dobra, to ile zarobił od początku naszej rozmowy. Te wycieczki 100-dolarówkami i dookoła równika, a potem jeszcze na Księżyc i z powrotem i znowu, to też sobie ciężko wyobrazić. To też nie jest takie, wiesz, takie super łatwe do wyobrażenia sobie. Tak, no bo właśnie jeśli mamy problem z dużymi liczbami, to cała sztuczka polega na tym, żeby je trochę zmniejszyć, żeby przedstawić je w jakiejś takiej skali, żeby było nam to łatwiej ogarnąć, więc jasne, czasem chcemy opowiadać o tych ciężarówkach pieniędzy albo stosach banknotów do Księżyca, no ale to wciąż są jednak bardzo duże wielkości. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe połączenie jednostek jakichś, w tym wypadku pieniężnych, z czasem. Ja znalazłam taki przykład, który mnie strasznie bawi. To jest przykład, który mówi o tym, że jest 80 tysięcy lat przed Chrystusem. Mhm. I jesteśmy nieśmiertelni. Zakładamy, że jesteśmy nieśmiertelni. Okay, no. No i oczywiście świat wygląda zupełnie inaczej, jest mnóstwo lodu i tak dalej. No i decydujesz się na to, żeby każdego dnia sobie zachować 10 tysięcy dolarów i nigdy nie wydajesz ani centa przez te 80 tysięcy lat plus 2 lata naszej ery. I po tych właśnie 82 tysiącach i 23 latach cały czas nie masz tyle pieniędzy, co Elon Musk.
No. I to jest taki przykład, który z jednej strony jest zaskakujący, a z drugiej strony tak, no też dość zabawny. Znaczy tak, ja nawet mówiłam o tej fortunie Jeffa Bezosa i pomyślałam sobie, że uświadamiasz sobie, ile to pieniędzy i że co w twoim życiu poszło nie tak. Ale myślę, że jednak większą wartością jest to, by być przyzwoitym w życiu. Jeffa Bezosa też coś poszło nie tak. Niż bycie Jeffem Bezosem, więc wybieram jednak przyzwoitość. Też lubię porównanie z mieszkańcami San Francisco, bo w mieście mieszka mniej więcej 4,5 miliona ludzi. Jeżeli zastanawiamy się, jak dużo to jest, no to jeżeli z każdą pogadamy tylko jakimś small talkiem przez minutę, to jeżeli chcemy pogadać ze wszystkimi, to byłoby to 24,5 roku. Ja nie znoszę small talków. Jako człowiek, który mieszkał 12 lat za granicą, w tym w Irlandii i Szkocji, czyli królestwach small talków, nie znoszę small talków. No dobrze, to kończę ten przykład, ale powiedz mi, jakie w tym przeliczaniu są niebezpieczeństwa? No bo to tak wszystko fajnie brzmi, ale to nie jest tak, że to jest tylko takie, wiesz, okrąglutkie i wesołe. Takie przeliczanie, ono ma zasadniczo dużo zalet, bo oprócz tego, że pozwala nam łatwiej takie liczby zrozumieć, to pozwala nam też łatwiej je zapamiętać i wywołuje więcej emocji. To znaczy ta duża suma, widzisz, nawet nie pamiętam ile, miliardów dolarów, które ma Jeff Bezos, no już mi dawno umknęła z pamięci i już mi dawno umknęła z emocji. A w momencie, kiedy te liczby przedstawimy właśnie używając trochę tej łatwości poznawczej, to one mają większą siłę rażenia. I dlatego te wszystkie sztuczki są na przykład bardzo często używane w kampaniach społecznych. Te wszystkie kampanie wykorzystują wszystkie te techniki data storytellingowe po to, żeby opowiedzieć nam historię o świecie, czasem o bardzo skomplikowanych statystykach, na przykład demograficznych, w taki sposób, żeby nam było to łatwiej zapamiętać, ale także, żeby wywrzeć na nas wrażenie. Bo jeśli ja ci powiem, że głoduje 795 milionów ludzi na świecie, no to jest duża liczba i ona robi wrażenie. Ale jeśli ci powiem, że to oznacza, że głoduje co dziewiąty człowiek na świecie, to tobie już po pierwsze łatwiej będzie to zapamiętać, jak również łatwiej to sobie wyobrazić, nie? Tą całą grupę ludzi, z których no, ten co dziewiąty nie ma co jeść. I taką techniką bardzo często tutaj stosowaną jest na przykład taka koncepcja, co by było, gdyby świat był wioską składającą się z setki ludzi. Czyli tak naprawdę mówimy o statystykach demograficznych, no nie? 100% populacji ludzkości, ta wioska składająca się z setki ludzi. Niemniej jeśli to opowiemy właśnie w taki sposób, to te liczby będą robić większe wrażenie, bo ja wtedy mogę ci powiedzieć, okej, gdyby świat był wioską składającą się z setki ludzi, to 12 mówiłoby po chińsku, 6 po hiszpańsku, 5 po angielsku, 4 w hindi, a 73 w innych językach świata. I wszyscy mają tak, co? 73? I nagle ta nasza perspektywa białego człowieka angielskojęzycznego w centrum się zupełnie rozpada. Albo mogłabym powiedzieć, że w tej wiosce składającej się z setki ludzi tylko 7 miałoby wykształcenie uniwersyteckie. Albo że 29 nie miałoby dostępu do wody pitnej. Jak ja mówię o tych statystykach właśnie w ten sposób, to na ludzi robi to gigantyczne wrażenie, bo tę wioskę łatwiej sobie wyobrazić. I tą 1/3 osób w wiosce, która nie ma dostępu do czystej wody na przykład. I takie też statystyki wzbudzają emocje. A znowu wiemy z badań, że to, jakie emocje dany tekst, dany przekaz wzbudzi, determinuje nasze późniejsze zachowania. I na przykład była sobie taka para badaczy, Milkman i Berger, którzy zbadali 7000 artykułów New York Timesa i przeanalizowali wszystkie emocje, które są dostępne w tych artykułach. I skorelowali to z ich szerowalnością, czyli jak często ludzie dzielili się jakimś artykułem ze względu na emocje, jakie w nich wywołał. I okazało się, że większość emocji
zwiększa prawdopodobieństwo, że się podzielimy daną treścią. Czyli jeśli jakiś artykuł nas zezłościł na przykład, to prawdopodobieństwo, że się nim podzielimy, wzrastało tam o 34%. Jeśli nas wzruszył, większe o 18%, jak nas ucieszył, większe o 13%. I była jedna emocja, która się wyłamała ze schematu, która sprawia, że nie chcemy działać, która nas dezaktywuje. Jak myślisz, jaka? Jakiś głęboki smutek. Mhm, dokładnie. Jeśli artykuł wywoła smutek, to prawdopodobieństwo, że będziemy chcieli się tą treścią podzielić, jest mniejsze o 16%. Ale smutek zwiększa naszą hojność, więc jakby jeśli chcemy osiągnąć takie działanie, to efekt zostanie osiągnięty. Ale widzisz, właśnie dlatego no my musimy się starać zrobić wszystko, żeby te liczby, zwłaszcza te właśnie ekstremalnie ważne liczby dotyczące nierówności społecznych albo kataklizmów, albo globalnego ocieplenia, żeby je pokroić na te... właśnie wymyśliłam tą metaforę. Żeby je pokroić na takie mniejsze kawałki, dokładnie, żeby one były łatwiej zjadliwe dla naszych odbiorców. A nie można przegiąć w tym? Bo widzę na przykład taki artykuł prasowy, który ma mnóstwo różnych danych, bo wydarzyła się jakaś właśnie duża katastrofa, na przykład ekologiczna. I tutaj mamy w takim artykule od odległości na Księżyc przez wieżę zbudowaną, nie wiem, z banknotów, po boiska piłkarskie i przez jakieś tam domowe puchate kotki. I zastanawiam się, czy jeżeli tego nie wpakujemy za dużo, jeżeli ten data storytelling, o którym mówisz, będzie przeładowany, to po przeczytaniu tego artykułu będziemy mieć taki totalny chaos w głowie i nie będziemy umieli tych danych w ogóle złapać. Okej, jakieś emocje nam zostaną, ale jak potem na przykład pójdziemy ze znajomymi na piwo i będziemy nas poruszył ten artykuł i ta cała sprawa i chcemy się z nimi podzielić i kompletnie się zgubimy też w tym. Tak, można przegiąć, można. I jak u siebie na szkoleniach czasem robimy właśnie takie ćwiczenia z konceptualizacji, moi kursanci mają takie zadania, że mają być jak najbardziej kreatywni. Ale później, gdy o tym rozmawiamy, to rozmawiamy właśnie o tym, że tak naprawdę czasem trzeba tę kreatywność spiłować, dlatego że wiesz, jeśli będziemy porównywać na przykład wysokość czegoś, opowiadając o tym, że gdyby ołówek był Mount Everestem, to wielkość gumki od ołówka, coś tam, to faktycznie ten odbiorca nam się zgubi, a nie o to chodzi. I ja myślę, że zadaniem mediów, i mam tutaj na myśli zarówno media tradycyjne, jak i to, co robisz ty czy ja, czyli wszystkich, którzy działają w sieci, jest to, żeby no, po pierwsze konceptualizować te liczby, przedstawiać je w sposób taki jak najprostszy, ale również dla mnie poprawna interpretacja liczby to jest nie tylko jej matematyczne znaczenie, ale również jej kontekst. Kontekst tworzy znaczenie i myślę, że największym grzechem mediów jest pomijanie tego kontekstu. Podam ci przykład. Jeśli ja ci powiem, że w zeszłym miesiącu 2 miliony 135 tysięcy Amerykanów zażywało kokainę, tak brzmiał jeden z nagłówków, no to brzmi strasznie, no to ma jeszcze bardzo dużo narkomanów. No ale tutaj brakuje tego kontekstu i gdy dodamy do tego kontekstu wielkość populacji Stanów Zjednoczonych, to ten nagłówek musiałby brzmieć: w zeszłym miesiącu 0,6% Amerykanów zażywało kokainę. I to już jest trochę inny przekaz. Więc tak naprawdę ten przekaz jest bardzo często pomijany w narracjach, dlatego że można w ten sposób pięknie tym przekazem manipulować. Na przykład negatywne odczyny poszczepienne istnieją i mamy bazę, która je monitoruje i mamy na bieżąco dane, które możemy sprawdzać. I teraz bardzo ważne jest to, żeby właśnie interpretować je w kontekście, bo jeśli ktoś jest przeciwnikiem szczepień, no to powie na przykład, że do 30 listopada 2022 roku w Polsce odnotowano tam niemal 19 tysięcy negatywnych odczynów poszczepiennych. I tu postawi kropkę. Jeśli tu postawimy kropkę, to ta informacja może zostać zinterpretowana jako: szczepienia są niebezpieczne, są groźne. No ale brakuje nam tu kontekstu.
Jakiego? No na przykład to, ile takich szczepień wykonano. I tak naprawdę wykonano 57 milionów szczepień, czyli tak naprawdę negatywne odczyny poszczepienne stanowią 0,032% wśród wszystkich zaszczepionych. No i widzisz, to 0,032% to już jest zupełnie inny przekaz. Wiesz, statystyka społeczna, liczby, które opisują świat dookoła nas, one nie istnieją w próżni. Więc żeby je lepiej zinterpretować i poznać, no to właśnie musimy się przyjrzeć całemu otoczeniu, w którym występują. A myślisz, że poza tym, że jest to przepotężna oczywiście rola mediów, żeby to podawać w kontekstach, podawać w skali, tłumaczyć, co to znaczy, tłumaczyć czy obrazkiem, o których rozmawiamy, czy w jakiś inny sposób, to też pewną odpowiedzialność mają czytelnicy, żeby sprawdzić to, co czytają, sprawdzić, co to znaczą te liczby? Bardzo bym sobie tego życzyła i bardzo, bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy właśnie mieli w sobie taką uważność na informacje, które do nas docierają, bo mówiłam na samym początku o Dawkinsie, o tym, że mówił, że nie potrzebujemy rozumieć dużych liczb, no bo ewolucyjnie nam nie jest to do niczego potrzebne. No moim zdaniem, paradoksalnie teraz jest to nam potrzebne do przetrwania w takim świecie absolutnego chaosu informacji. Właśnie kiedy wpisujesz jakieś hasło w Google i masz milion artykułów i ty musisz podjąć decyzję, czy to jest artykuł popularno-naukowy, naukowy, czy nie mający absolutnie nic wspólnego z faktami. Dlatego uważam, że tak, to jest nasza odpowiedzialność. No tylko z drugiej strony rozumiem, że czasem może nam brakować wiedzy specjalistycznej, żeby móc jednoznacznie ocenić, okej, dobra, czy ten człowiek mnie oszukuje, czy jednak wie, o czym mówi. Nawet jeżeli teraz bezwzględnie żyjemy w czasach wielkich liczb, to ta ewolucja jeszcze niekoniecznie nadążyła. Myślałam o tym wczoraj, to nikogo nie zaskoczy. Myślałam wczoraj o czacie GPT w kontekście takim, jak szybko ta rewolucja się dokonała. 25 lat temu jeszcze nikt nie miał internetu w komórkach, a teraz nosisz jakby cały świat w kieszeni i masz sztuczną inteligencję, która no potrafi, jasne, jeszcze czasem się myli, ale rewelacyjnie radzi sobie z zadaniami, które przed nią stawiamy. Tylko wiesz, to już nawet Garry Kasparow, wielki arcymistrz szachowy, kiedy przegrał z komputerem w szachy, z komputerem Deep Blue, to było w 96 albo 7 roku, nie pamiętam. On przegrał z komputerem i bardzo nie mógł się z tym pogodzić. I zaczął grać z algorytmami i grać, i grać, i grać po to, żeby rozwikłać, w jaki sposób on może te algorytmy pokonać. I odkrył, że to, co zwiększa prawdopodobieństwo zwycięstwa człowieka nad maszyną, nie wtedy, kiedy człowiek gra przeciwko algorytmowi, ale wtedy, kiedy masz połączoną moc algorytmu i człowieka, który stara sobie poradzić z drugim komputerem. Czyli tak naprawdę ta cała technologia, którą my mamy i sztuczna inteligencja w połączeniu dopiero z naszą wiedzą, doświadczeniem, strategicznym myśleniem, no ma moc i możemy robić fantastyczne rzeczy. Takim bezpośrednim impulsem do tej rozmowy były pożary w Australii parę lat temu. Kiedy ja pierwszy raz zaczęłam czytać te ogromne, krzyczące nagłówki o tym, że w tych pożarach zginął miliard zwierząt. Ja strasznie chciałam wiedzieć, ile to jest miliard zwierząt, strasznie chciałam znać wszystkie konteksty. No i tak naprawdę jak próbowałam szukać tej informacji, jak próbowałam tam się do niej dogrzebać, no były tylko powiedzmy ekologiczne jakieś tam czasem wyjaśnienia, ale one też nie bazowały na tych liczbach. One tam bazowały na całym terenie, który spłonął bardziej, na skutkach, na dymie. Natomiast jakby co to znaczy ten miliard martwych zwierząt? I ja nie mogłam znaleźć tej informacji. I tak się zaczęłam zastanawiać właśnie wtedy po raz pierwszy, jak można by spróbować do tego podejść i jak to oczywiście rozumieć. I zaczęłam myśleć o tym, czy na przykład gdybyśmy zestawili katastrofy różnego rodzaju ze sobą, to czy by to miało sens?
Czy to jest chybione działanie? Ja myślę, że jak najbardziej jest to trafiony pomysł. Zestawienie właśnie takich katastrof no, pokazałoby nam skalę i dałoby nam jakiś punkt odniesienia. Musimy tylko pamiętać o tym, że w momencie, kiedy właśnie staramy się opisać jakieś większe liczby, czy po prostu bardziej skomplikowane zjawiska, żeby pamiętać o czymś takim, co się nazywa relatability, czyli stopień, w jaki możesz się odnieść do przykładu. On jest dla ciebie znajomy, on jest z tobą tożsamy. To jest taka umiejętność łatwego tworzenia emocjonalnych powiązań z przykładem. Czyli podam ci przykład, jak była pandemia, w różnych krajach różne kampanie społeczne definiowały te 2 metry dystansu. Matematycznie to był ten sam dystans, 2 metry. Ale on był różnie komunikowany. I na przykład w Australii mówiono: trzymaj się na odległość 4 misiów koala. Albo 1 jaguara. Nie, kuguara, kuazara, kazuara. Nie wycinaj tego. Kazuara. 1 kazuara. No jakbym ci powiedziała w Polsce, trzymaj się na odległość 1 kazuara, no to raczej byś nie wiedziała, o co chodzi, nie? We Francji mówili na odległość 3 bagietek, w Kanadzie na odległość 1 kija hokejowego, w Japonii, że trzymaj się na odległość 1 tam maty tatami. Czyli i to... A w Polsce? W Polsce nie trzeba było nikomu mówić, żeby się trzymał z dala od drugiego człowieka. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale no właśnie, mogłybyśmy pomyśleć, jaka to by musiała być odległość, żeby była zrozumiała dla każdego Polaka. I to jest właśnie to, czyli ten przykład zawsze musi być dostosowany do grupy docelowej, więc te przykłady zawsze muszą być dostosowane, więc to by musiały być właśnie takie katastrofy, które są nam wszystkim znane. No właśnie, ja się zastanawiałam nad wygnięciem dinozaurów. Czy to w ogóle ma sens? No bo no nikt nie był tego świadkiem, poza tymi, co rzucali w nie kamieniami oczywiście. No właśnie, chciałam powiedzieć tak, no. No, ale generalnie, czy niby wszystkim znana katastrofa? Ale z drugiej strony nie wiem, czy potrafię ją tak naprawdę sobie ogarnąć w głowie. Myślę, że tak. A myślałaś nad tym, czy to była katastrofa porównywalna z tym, co się wydarzyło, jak tam Diplodok Heniek poszedł do Żabki i meteoryt spadł? I nie kupił hot doga, wiesz co? O, ten to serio wyszedł po fajki i nigdy nie wrócił. Żona Heńka się nie śmieje, ale dobrze. Wiesz co, nie robiłam oczywiście tutaj do końca wyliczeń, natomiast wyobrażam sobie, że na przykład byłoby jakieś takie porównanie, że było, nie wiem, wymyślam teraz, to nie jest liczba, proszę się w żaden sposób do niej nie przywiązywać, ale że jest liczba x, która pomnożona przez 20 razy dałaby taki efekt jak meteoryt i dinozaury. Więc wyobrażam sobie, że jakby można by to jakoś tam ze sobą zespolić. Tylko zastanawiam się, czy w ogóle ten Heniek i cała reszta triceratopsów ma sens. I ja myślę, że to jest sensowne porównanie. Tylko widzisz, jeśli chodzi o komunikowanie katastrof ekologicznych, ale nie tylko, w ogóle po wiedzy specjalistycznej, to oprócz właśnie samych liczb jest trochę rolą popularyzatorów nauki, żeby komunikować znaczenie tych liczb. To znaczy, ja bym na przykład dodała do tego jeszcze wymiar, okej, zginęło tyle gatunków zwierząt albo tyle przedstawicieli tego gatunku, ile czasu potrzebujemy, żeby odbudować stan tej populacji. Albo jakie znaczenie dla ekosystemu ma ta strata. Bo mam tutaj w głowie na przykład wszelkie liczby dotyczące globalnego ocieplenia. Kiedy mówisz ludziom, średnia globalna temperatura w porównaniu do ery przedprzemysłowej wzrosła o tam 1,09 stopnia Celsjusza. I ludzie sobie myślą, no to wielkie Michalo, no ja jakby byłem w weekend na grillu u szwagra, temperatura wzrosła o 5 stopni i co, no i nic się nie wydarzyło. I tutaj właśnie wchodzi zadanie ekologów i popularyzatorów nauki, żeby powiedzieć, co realnie ten wzrost 1 stopnia, a wiemy, że teraz tak naprawdę walczymy o to, żeby ten wzrost nie przekroczył 1,5
stopnia Celsjusza, co on oznacza? Co on oznacza dla wzrostu poziomu muszli oceanów? Co się stanie, jeśli ten poziom wzrośnie? W jaki sposób to się przekłada na przykład na zjawiska atmosferyczne itd. itp. Czyli oprócz tego znowu znaczenia matematycznego, typu jeden stopień, albo tyle i tyle zwierząt zginęło, albo tyle i tyle gatunków ucierpiało, potrzebujemy jeszcze kogoś, kto ma wiedzę ekspercką i powie nam, jakie jest znaczenie tego, co się stało. Też miałam jeszcze jeden taki kłopot z tym 1 miliardem martwych zwierząt, że jedno martwe zwierzę, które jest zwierzęciem niezagrożonym wyginięciem, których jest mnóstwo, które sobie funkcjonują i bez problemu po takiej katastrofie się po prostu odrodzą, no nie równa się jednemu zwierzęciu czy jednej roślinie, które są zagrożone na przykład albo krytycznie zagrożone wyginięciem, kiedy trzy takie zwierzęta mogą oznaczać całkowite wyeliminowanie całego gatunku, bo ta liczba to jest kumulatywna liczba wszystkich zwierząt. No a tutaj w przypadku zwłaszcza tych zagrożonych zwierząt, no to trzeba na to patrzeć zupełnie inaczej. Tak, dokładnie. I na przykład tu jest to pole, kiedy mnie brakuje wiedzy i chciałabym, żeby ktoś mi to opowiedział. Dlaczego na przykład informacja niedawna, zginął samiec nosorożca białego. No spoko. No, ale to tak jak mówisz, to nie jest ta sama informacja, co zginął wróbel, bo to był ostatni samiec nosorożca białego na świecie. Zostały już tylko dwie samice. I widzimy, że zagrożenie tutaj jest znacznie większe. Ale właśnie dlatego potrzebujemy, żeby w tym komunikacie pojawiła się ta dodatkowa informacja, co to dla nas oznacza, dlaczego to konkretne zwierzę jest tak ważne. No, myślę, że dobra wiadomość jest taka, że takich właśnie popularyzatorów nauki jest coraz więcej i coraz częściej są zapraszani do mediów właśnie po to, żeby podzielili się z nami tym kontekstem, żeby oprócz tych obrazków płonących lasów, które robią gigantyczne wrażenie, ale no właśnie, jeśli brakuje mi wiedzy eksperckiej, to mogę oglądać te płonące lasy i nie mieć nawet pojęcia, jak duża to jest katastrofa i co może oznaczać dla mnie, dla Janiny, która ją ogląda, albo co może zwiastować, że tak naprawdę takich skrajnych temperatur będziemy mieć coraz więcej, to potrzebuję kogoś w telewizji, kogoś mądrego, kto mi opowie, hej, dlaczego to ma znaczenie i dlaczego ty, Janino z Polski, dlaczego masz się przejmować tym, co się stało w Australii. Chciałam się jeszcze podpytać o metodologię tych badań, bo to były badania, te, które wyliczyły ten miliard tych zwierząt. To była taka innowacyjna właśnie australijskiego badacza metoda, która skupiała się na gęstości na danym małym obszarze, na gęstości i wzorach przemieszczania się, więc to nie chodziło tak, że każdej jednostki liczono, że brakuje tutaj 4 kangurów pod tym krzakiem, tylko wzięto wycinek jakiś tam, no to weźmy ten hektar na przykład. I jeżeli na całym regionie, który tam był brany pod uwagę, czyli na przykład Nowa Południowa Walia i tam na całym tamtym terenie żyje 8,5 miliona gadów, to znaczy, że to wychodzi 200 gadów na hektar. W związku z tym, jeżeli przebadamy ten hektar i tam sprawdzimy tą gęstość, sprawdzimy to, jak się tam te zwierzęta ruszają i gdzie mamy braki, to czy to możemy faktycznie tak w wiarygodny sposób przełożyć na duże tereny? Mogę się spodziewać, że to był zaawansowany model matematyczny, a nie, że bo ktoś sobie tam po prostu policzył te kilka krzaków i jeśli faktycznie to było modelowanie statystyczne, to jak najbardziej możemy generalizować takie wyniki szerzej, jeśli właśnie takie badanie jest dobrze przeprowadzone. Ale to jest coś bardzo ważnego, o czym wspominasz, że tak naprawdę zawsze, gdy napotykamy na jakąś liczbę, nieważne z jakiej dyscypliny ona pochodzi, no to musimy sobie zadać pytanie, jak to sprawdzono, jak to zbadano, jak to zmierzono. To jest takie długie słowo operacjonalizacja, która w sumie oznacza dokładnie to, kiedy przyglądamy się temu, jak zdefiniowano dany koncept, jak go zmierzono, jakich narzędzi użyto. Czyli jeśli na przykład ktoś mi powie, o, pojawiają się czasem takie rankingi najszczęśliwszych krajów na świecie. Finlandia. Tak, Skandynawia zawsze tam króluje. No to zawsze musimy sobie zadać pytanie, okej, dobra, ale jak zoperacjonalizowano to szczęście? Po pierwsze, jak je zdefiniowano? Czy szczęście zdefiniowano jako moje subiektywne samopoczucie,
że ja sobie na skali od 1 do 5 zaznaczam, jak szczęśliwa jestem, czy szczęście zdefiniowano jako na przykład odsetek trudności psychicznych występujących w populacji, no po prostu jaką definicję przyjęto. Dalej, no właśnie, jak to zmierzono, czy przeprowadzono ankietę, czy wzięto pod uwagę jakieś narodowe statystyki. Jeśli przeprowadzono ankietę, to jakie pytanie zadano, itd., itp. Czyli zawsze musimy sobie zadać pytanie, no właśnie, w jaki sposób tak naprawdę badacze dotarli do tej liczby, bo dopiero jak to ustalimy, to będziemy w stanie podjąć decyzję, na ile tej liczbie możemy ufać. Ten opis, który ty teraz tutaj przedstawiłaś, nie widziałam tych wyliczeń, ale myślę, że domyślam się, jaka to była technika statystyczna i że możemy takim estymacjom ufać. No na pewno Finowie co roku są zaskoczeni, że są na pierwszym miejscu. No widzisz, z tą Skandynawią to też jest ciekawe, bo z drugiej strony w Skandynawii z racji deficytu słońca mamy duże problemy z chorobą alkoholową na przykład, albo ze stanami depresyjnymi, ale mimo to w tych rankingach szczęścia cały czas królują. Ale to taka dygresja, która pokazuje właśnie jak dużo krytycznego myślenia trzeba zrobić dookoła każdej liczby. Jak mówimy o dygresjach, to zachwyciła mnie ostatnia wiadomość, że właśnie dlatego, że w krajach nordyckich nie ma słońca, no. To oni po pierwsze rozumieli przed Kopernikiem, że słońce jest kluczowe, a nie Ziemia jest w centrum. To po pierwsze, to jest jedna dygresja, ale wychodzi też druga dygresja, że ich główna bogini słońca, Baby, to mówimy zwłaszcza o społecznościach północnych, ją zawsze celebrowano przy powrocie słońca po zimie, po nocy polarnej i jednocześnie ona była patronką zdrowia psychicznego i od chorób psychicznych, bo oni już wtedy łączyli choroby psychiczne z brakiem słońca, z tymi depresjami i widzieli tą zależność. No i widzisz... I to sprawia, że nauka jest fascynująca i to sprawia, że ja nie znoszę po prostu, jak ktoś próbuje wykazać wyższość jednej dyscypliny nad drugą, nie? Na przykład matematyki nad naukami społecznymi albo antropologią, bo właśnie dodanie te wszystkie elementy puzzle, ty tu podałaś wiedzę i antropologiczną, i historyczną, i zdrowia publicznego i dopiero wszystkie te punkty widzenia razem pozwalają nam lepiej zrozumieć świat. Mnie jeszcze w tym przykładzie zachwyca to, że oni to z obserwacji świata wyciągnęli i to jest też coś niezwykłego, że nie przyjmowali go po prostu jak był im powiedziany, tylko po prostu no to jest czysta obserwacja, która przenosi się na życie i na wszystko. No tak, ale zauważ, że wiele odkryć naukowych tak się zaczyna, nie? Tak jak ten Newton. Przy okazji, wiesz, że Newton... Ja jestem człowiekiem dygresją. I ja w ogóle... Moja autobiografia, nie żebym już ją pisała, ale będzie miała tytuł Od regresji do dygresji. Ale regresji mam na myśli statystyczna regresja. To jest taki model statystyczny, a nie, że regres jako opis mojego życia. Ale Newton, no jak zaczął dumać nad grawitacją? No obserwując świat dookoła nas. Chociaż podobno nie obserwując spadające jabłko, tylko obserwując człowieka, który spadał z okna wyżej. Ale człowiek spadł na śmieci, nic mu się nie stało. Ale ja uważam, że historia z człowiekiem spadającym jest bardziej chwytliwa niż jabłko. No właśnie tak, teraz już wszyscy pamiętają to jabłko. No ale tak, faktycznie tak się zaczynają wszystkie odkrycia naukowe, że patrzymy z uwagą na świat dookoła nas i próbujemy rozwikłać, co tam się dzieje. Ściągnę cię jeszcze na chwilę do tej Australii, bo Dobra. Ona naprawdę spowodowała u mnie, wiesz, odpalenie jakichś procesów zastanawiania się, próby rozkminiania tego wszystkiego. Więc zastanawiałam się też nad porównaniem tej straty zwierząt do innych dużych strat zwierząt. I wyszło mi, że, i nie tylko mnie, ale też wielu badaczom, bo tak zabrzmiało, jakby ja robiła te badania. Ja nie robiłam tych badań, ale oczywiście korzystałam z danych. No więc z badań wynika, że jedynymi tak skalowalnymi wydarzeniami, do których możemy porównać ten miliard martwych zwierząt w Australii w przeciągu tych 5 miesięcy pożarów, to są koty.
a konkretnie nasze domowe sierściuchy, które wychodzą na zewnątrz i zabijają ptaszki, zabijają ssaki, bo na przykład jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone, no to szacuje się, że każdego roku zabijają między 6,5 a 22,5 miliarda małych ssaków i ptaków i do tego setki płazów i gadów. W Polsce to jest 144 miliony ptaków każdego roku i ponad 630 milionów ssaków. No więc jeżeli to zestawimy, to nagle ten miliard martwych zwierząt nie wydaje się taki duży. Ale tutaj jest, ja znalazłam pułapkę, bo tam w tych pożarach nie chodziło tylko o to, że wyginęło ileś tam zwierząt, konkretna liczba, tylko że też został zniszczony cały ekosystem, który będzie długo się odradzał, który nie wiadomo w ogóle, czy się odrodzi, a poza tym jest wielkopowierzchniowy, więc jakby ten skutek będzie kompletnie inny. Tak, ja znam te przykłady z kotami domowymi. To, co teraz powiem, jest tylko moją opinią, od razu powiem, to nie jest poparte badaniami, ale z tego, co czytam, na ludziach nie robią wrażenia. Ta liczba zwierząt, które domowe koty wypuszczane na zewnątrz A czemu myślisz, że tak jest? Wiesz co, ja myślę, że no właśnie, w kontekście tych pożarów australijskich, to ta sama liczba martwych zwierząt, ona jest niezwykle ważna. Ale myślę, że tutaj ten proces albo skala tej klęski się nie kończy. Myślę, że jeszcze właśnie trzeba by się zastanowić nad tym, co ze zwierzętami, które nie zmarły bezpośrednio w wyniku pożaru, ale zginą później przez skutki. Na przykład dlatego, że zniszczono im siedlisko życia albo że nie mają dostępu do pożywienia. Musimy się zastanowić nad skutkami właśnie zniszczenia tak dużych połaci terenu i ekosystemu. Więc myślę, że liczba miliard zwierząt to jest samo w sobie przerażające i to był komunikat, który był bardzo często używany w mediach, no bo grał nam na emocjach. Zwłaszcza, że tam na przykład pojawiały się zdjęcia tych misiów koala, które wszyscy kochamy, bo są takie rozkoszne i wszyscy myśleli o tych martwych misiach koala, ale że ten komunikat miliard zwierząt to jest tak naprawdę dopiero początek skutków, które te pożary mogą mieć dla niezliczonych gatunków zwierząt, dla samej natury, no i dla nas ludzi. Ale jeśli chodzi o konkretne skutki, no to właśnie, ja nie jestem ekspertką, więc chciałabym, żeby ktoś mi to ładnie wyjaśnił. No tak, tutaj trzeba też dodać, że te obliczenia nie obejmowały ani nietoperzy, ani insektów, ani żab na przykład. W związku z tym no to nie jest koniec, to zupełnie nie jest koniec. A na przykład rola insektów w przyrodzie no jest przepotężna, więc znowu tutaj są sprzężenia. Próbowałam przyjrzeć się też porównaniu tego pożaru w Australii z pożarami Amazonki, bo Amazonka też płonęła w 2019 roku. Też takie były przerażające obrazy, które krążyły po wiadomościach, no i oczywiście słusznie. I jak to się ma jedno do drugiego? Bo jeżeli weźmiemy teoretycznie tylko i wyłącznie powierzchnię, która spłonęła, no to w Amazonii spaliło się ponad 900 tysięcy hektarów lasów deszczowych. A w Australii było to ponad 7 milionów hektarów. I teoretycznie tutaj Australię mamy, od razu się rzuca w oczy, że to jest no, kilkukrotnie większa liczba. W związku z tym, ach, to tam w Australii było gorzej. Ale to znowu nie jest takie oczywiste i to jest ten kontekst, o którym ty cały czas mówisz, bo gęstość tych zwierząt jest zupełnie inna właśnie w Amazonii. No nie mówiąc o tym, że taki pożar w Australii też częściowo jest naturalny, też częściowo całe lasy eukaliptusów na przykład potrzebują pożaru, żeby funkcjonować, żeby odrastać. A w Amazonii to zupełnie inaczej wygląda i te pożary mogą spowodować, że nigdy ten teren się nie zregeneruje. Co więcej, przekształci się cały ekosystem, całego kontynentu nawet, no bo Amazonia jest w stanie przemienić się i ten proces już się zaczął w sawannę, między innymi właśnie przez te pożary. Znowu ta wielość tych kontekstów, to kombo, które się robi, no też wydaje się w ogóle jakąś taką przerażającą rzeczą, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby połączyć ze sobą wszystkie nitki, znaleźć te nitki, dotrzeć do nich i to jest karkołomne zadanie. Tak, dlatego właśnie, kiedy analizujemy jakąkolwiek liczbę, czy szerzej zdarzenie, to jest taki
proces, który trochę przypomina te takie stereotypowe seriale kryminalne, kiedy ten detektyw patrzy na ścianę i tam ma mnóstwo karteczek i zdjęć i one są połączone takimi nitkami i strzałkami. I tak to trochę wygląda i to jest trochę zgodne z tym, jak działa świat, nie tylko biologiczny, ale tutaj mówimy o biologicznym, że jest tu cała masa właśnie takich mikro i makro powiązań i to, że nie wiem, jeśli w Australii ucierpiała jakaś populacja chrabąszcza, który wydaje nam się, że nie ma żadnego znaczenia, no ma, jeśli jest na przykład ważnym elementem czyjegoś łańcucha pokarmowego. Wiesz, no istnieje coś takiego jak ten efekt motyla, przysłowiowy, kiedy to ruch skrzydeł motyla wywołuje huragan po drugiej stronie świata i czasem tak faktycznie jest, że nie wiem, ginie jeden mikrogatunek niewidzialny gołym okiem, a skutki są jakie są. Albo, że ta temperatura podnosi się tylko o ten jeden stopień Celsjusza, a później płonie miliony kilometrów kwadratowych w Australii. Ostatnim aspektem, nad którym się zastanawiałam, jak co do czego porównać i jak złożyć, były skutki. Takie, no chociaż o niektórych skutkach się jeszcze nie dowiemy czasem przez długi czas, natomiast no, możemy je prognozować albo możemy się ich domyślać. I znalazłam takie przykłady i one już z kolei są związane bezpośrednio z działalnością człowieka. Mhm. To jest kultura Clovis, czyli w Ameryce Północnej, na południu. Jest to kultura, która istniała tylko 500 lat, 13 tysięcy lat przed Chrystusem. I oni bardzo intensywnie polowali na megafaunę, też między innymi wzbudzając pożary. I mówi się, że po pierwsze wykończyli tą megafaunę, czyli mastodonty i mamuty w tamtym miejscu. No a po drugie, rzeczywiście to, że oni ostatecznie doprowadzili do przekształcenia się tamtych sawan właśnie ze względu na pożary, zmieniło klimat całej Ameryki Północnej. Spowodowało, że te na przykład drzewa i lasy, które znamy dzisiaj, są wynikiem właśnie tamtych działań. No i to, że sami się wykończyli w 500 lat. To jest super krótko jak na kulturę. No wiesz, no nie bez powodu mówi się, że człowiek jest największym drapieżnikiem chodzącym po tej ziemi. Znaczy, gdybyśmy stanęli w szranki z byle tygrysem, to byśmy polegli, ale generalnie skala zniszczeń, jaką jesteśmy w stanie dokonać, jest niezmierzona, a ja dużo rzeczy potrafię zmierzyć. I tu mówimy właśnie o takich rzeczach, kiedy zmieniamy ukształtowanie terenu, kiedy zmieniamy właśnie globalną temperaturę, ale nawet to, że tak zwane light pollution, czyli to, że przez nagromadzenie świateł w miastach, na przykład żółwie morskie, kiedy się wykluwają, generalnie mają tak zakodowane, bo natura jest wspaniała, że miały iść w stronę światła księżyca i tak docierały do morza, ale teraz gubią drogę, bo mylą światła miasta ze światłem księżyca i coraz więcej z tych żółwi ginie pod kołami samochodów. I to są takie historie, które zdarzają się codziennie na wielu różnych właśnie płaszczyznach działalności człowieka. Więc myślę, że takie minimum, co możemy zrobić, to czasem się właśnie nad tym zastanowić, nad skalą zniszczeń, jakie siejemy. A czy możemy jako ludzie jakoś rozwijać, właśnie mając to świadomość, że te liczby są ważne, że rozumienie ich jest ważne, i super istotne też nie tylko przy wielkich katastrofach, ale w codziennym funkcjonowaniu w dzisiejszym świecie. Czy możemy jakoś rozwijać nasz zmysł liczby? Wiesz co, zdecydowanie tak, bo zmysł liczby, czyli takie nasze intelektualne zdolności do liczenia i szacowania, to znowu już wiemy z badań naukowych, że to jest coś, co wszyscy posiadamy, co jest w nas obecne od urodzenia i niezależne od rozwoju języka. To są w ogóle fascynujące badania. Czyli long story short, nie jest prawdą, że istnieją głąby matematyczne, jak mówiła wam pani w podstawówce, i że nigdy się nie nauczycie całkować. Znaczy, całkować to akurat nie wszyscy muszą, ale że nie jest prawdą, że są ludzie, którzy są kompletnie niezdolni, by posiąść te umiejętności. Ale faktycznie tak, jest to umiejętność jak każda inna i trzeba ją ćwiczyć. Ja myślę, że ważne jest tutaj, by po pierwsze zachować
uważność na wszystkie informacje, które dochodzą do nas ze świata i by zwłaszcza zachować tę uważność tam, kiedy czytamy informację, w którą jesteśmy emocjonalnie zaangażowani. Bo ja zawsze mówię, że tam, gdzie w grę wchodzą emocje, pierwszym zakładnikiem stają się fakty, że kiedy czytamy jakąś informację, która jest dla mnie z jakiegoś powodu istotna, to najłatwiej jest mi stracić zdrowy osąd. Więc zwłaszcza właśnie w takich sytuacjach warto się zatrzymać, wziąć głęboki wdech i pomyśleć nad tą informacją, która do nas dotarła. Warto, jeśli brakuje nam wiedzy, no właśnie sięgać po wiedzę ekspercką, ale zawsze ją weryfikować. Czyli na przykład sprawdzać, okej, kto napisał tę informację, dlaczego mogę mu ufać i czy mogę mu ufać. Stosować coś takiego jak triangulację źródeł na przykład, kiedy to próbujemy potwierdzić tę samą informację w minimum trzech niezależnych źródłach, żeby zwiększyć rzetelność naszych wniosków. Zawsze zadać sobie pytanie właśnie o tę operacjonalizację, czyli w jaki sposób coś zbadano, w jaki sposób coś zmierzono, no i pomyśleć o tych kontekstach. A jeśli chodzi o takie najprostsze rzeczy, które możemy zrobić dla siebie w zakresie tej konceptualizacji dużych liczb na przykład, to są dwie świetne książki. Znaczy jedna książka to jest książka Liczby się liczą, Chipa Heafa i Carly Starr. Dokładnie o tym, o czym tutaj mówiłyśmy, czyli w jaki sposób mówić o liczbach i przedstawiać duże liczby tak, żeby one były jak najprzyjemniejsze dla odbiorców. I już taka bardziej specjalistyczna, biznesowa książka Data Story, też na podobny temat, czyli w jaki sposób o tych liczbach opowiadać, tak żeby, wiesz, synapsy tam tańczyły makarena i laskały. Do tych książek oczywiście podlinkuję w opisie odcinka, jak również i do twojej książki. No bo ty na świeżo wydałaś znowu książkę o statystyce. Znowu, po trzech latach, tak. Znowu po trzech latach wydałam drugą część książki. Pierwsza miała tytuł Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. A skoro już wiemy, ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla, to stwierdziłam, że nic nie pasuje do gofrów jak czekolada. I druga ma tytuł Statystycznie rzecz biorąc 2, czyli jak zmierzyć siłę tornada za pomocą gofra. I tam, o widzisz, czyli też w temacie... Waffle House Index. Dokładnie. I też właśnie w temacie katastrof naturalnych da się zmierzyć właśnie za pomocą tego Waffle House Index. Tak, to jest fascynująca historia z tymi goframi, ale nie będziemy jej tutaj spoilerować, także zapraszamy do książki, ale na sam koniec chciałam cię zapytać ostatnią rzecz, bo ja znam twój jasno określony stosunek do głupich powiedzonek o statystyce. Aha. No więc właśnie. I chciałam cię zapytać, bo strasznie to pasuje do tematu naszej rozmowy. Czyli co myślisz o powiedzeniu Remarka, który jest błędnie przypisywany Stalinowi, że śmierć jednego człowieka to tragedia, a śmierć milionów ludzi to statystyka? Okej, jestem pod wrażeniem, powiem ci, bo z reguły tutaj słyszę albo cytat o tym, że wychodząc ze swoim psem na spacer mam po trzy nogi, albo cytat o tym, że gdy wsadzę nogi do piekarnika, a głowę do lodówki, to będzie mi w sam raz. Stalina jeszcze nikt przy mnie nie cytował. Błędnie Stalina, Remarka. Aha, no wiesz co, na tym polega trochę trudność statystyki, że no na przykład jak pokazujemy statystyki zgonów i zdanie na przykład po zastosowaniu tej terapii zmarło tylko tyle i tyle osób. Ono samo w sobie nam brzmi źle, no jak tylko. Każda śmierć jest tragedią. Jest, no oczywiście, że jest, tylko statystyka jest narzędziem, który stara się opisać rzeczywistość dookoła nas trochę z lotu ptaka, w skali makro, używając właśnie dużych liczb, patrząc na duże zbiorowiska, na duże efekty. I mamy inne narzędzia badawcze,
badania jakościowe, które starają się patrzeć na ten świat trochę inaczej, trochę tak przez lupę, z perspektywy na przykład jednostki, używając zupełnie innych środków wyrazu i narzędzi badawcze. I to wspaniale, że mamy zarówno statystykę, zarówno metody ilościowe, które próbują opisać tę całą naszą rzeczywistość właśnie z takiej makroskali, jak i te narzędzia jakościowe, które no, przyjmują bardziej taką perspektywę jednostki. Myślę, że to są takie dwa kawałki puzzla, które się wspaniale uzupełniają i nie jest rolą statystyki. No właśnie, bo rolą statystyki w ogóle nie jest dokonywanie jakichś osądów moralnych. Od ilu zgonów śmierć ma znaczenie, czy nie. Rolą statystyki jest opisywać świat, a naszą rolą jest podejmować jak najrzetelniejsze wnioski na podstawie tych danych, które czytamy. Czego wszystkim sobie życzymy. Dzięki wielkie za tę rozmowę. Ja jestem pewna, że ona jakby zmotywowała wszystkich słuchaczy do tego, żeby tym liczbom się przyglądać trochę przez lupę, dużo bardziej może niż to było do tej pory i uważam, że to jest mega wartość. Bym bardzo chciała, żebyśmy rozumieli wielkie katastrofy i znaczenie. Zwłaszcza ich znaczenie, bo myślę, że tylko dobrze rozumiejąc znaczenie takich wydarzeń jak pożary lasów w Australii, będziemy wiedzieli, jak ważne jest to, żebyśmy zapobiegali takim wydarzeniom w przyszłości. Dzięki wielkie. Dzięki. To była kolejna Drzazga. Żeby nie przegapić następnych odcinków podcastu, zasubskrybuj Drzazgi Świata w swojej aplikacji. Ten podcast powstał dzięki wsparciu i zaangażowaniu jego słuchaczy i słuchaczek. Jeśli uważasz tę audycję za wartościową i cenisz niezależne dziennikarstwo, możesz dołączyć do grona osób wspierających mnie w serwisie Patronite. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie www.patronite.pl/Kamila Kielar. Nie zapomnij też zajrzeć na moje media społecznościowe. Znajdziesz tam zdjęcia przyrodnicze, wywiady, artykuły oraz oczywiście sprawy bieżące. Na Facebooku, Instagramie i YouTubie znajdziesz mnie wyszukując po prostu Kamila Kielar. Możesz też wesprzeć ten podcast jeszcze na kilka innych sposobów. Polecić go u siebie w mediach społecznościowych czy podyskutować o odcinku na swoim blogu. Możesz również ocenić go w Apple Podcasts. A tymczasem do usłyszenia.